29 listopada, czyli w poniedziałek, zostanie wręczona najbardziej prestiżowa, indywidualna nagroda piłkarska. Złota piłka od France Football. Według przekazu medialnego o nagrodę powalczy dwóch piłkarzy. Leo Messi i ten oto zawodnik, Robert Lewandowski. Przyjrzyjmy się, jak wyglądał rok 2021 w wykonaniu obu panów. A w związku z plebiscytem złotej piłki dla pełnoletnich widzów została przygotowana bardzo ciekawa oferta od sponsora kanału Betfan. Mianowicie macie pewność, że to Polak wygra w tym prestiżowym plebiscycie. Betfan rozlicza bowiem to zdarzenie jako zwycięstwo lewego niezależnie od werdyktu. Wystarczy postawić kupon z minimum 4 zdarzeniami. Kurs minimalny pojedynczego zdarzenia to 1,20. Oczywiście kupon musi zawierać typ, że Robert Lewandowski zdobędzie złotą piłkę, ale ze specjalnego zakładu całość oczywiście znajdziecie na stronie Betfan. Zachęcam do wejścia poprzez link, który został umieszczony w opisie, ponieważ jeśli nie macie konta, to zgarniacie freebet w wysokości 60 zł. A teraz przechodzimy do meritum. Na początku trzeba zaznaczyć, że choć poprzednią edycję złotej piłki odwołano, to redaktor naczelny France Football powiedział, że rok 2020 nie będzie brany pod uwagę. Nie jest to z pewnością dobra wiadomość dla Lewandowskiego. To Polak był numerem 1 do zwycięstwa przed rokiem, zanim plebiscyt odwołano. Kryteria, które France Football stawia przed głosującymi, są następujące. Indywidualne i zbiorowe osiągnięcia podczas sezonu. Indywidualny poziom zawodnika. Rozwój kariery piłkarza. Bez żadnych wątpliwości Robert Lewandowski indywidualnie zdeklasował konkurentów. Przede wszystkim pobił rekord wszechczasów, jeśli chodzi o liczbę bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi i sięgnął po nagrodę Złotego Buta dla najlepszego strzelca w Europie. Pamiętać należy jedynie, że częściowo na te osiągnięcia składają się bramki zdobyte w drugiej połowie 2020 roku. Jednak i w bieżącym strzeleckie popisy Polaka muszą imponować. Lewandowski we wszystkich rozgrywkach strzelił 62 bramki, o 15 więcej niż przed rokiem. A do rozegrania zostało mu jeszcze 6 spotkań. Leo Messi do bramek rywala trafiał tylko 41 razy. Także w klasyfikacji kanadyjskiej Polak wyraźnie góruje nad Argentyńczykiem o 13 punktów. Za Lewandowskim przemawia także obecna forma. Messi dopiero niedawno zdobył swoją pierwszą bramkę w bieżącym sezonie Ligue 1. Wcześniej trafiał w Lidze Mistrzów. Przez dłuższy czas nie potrafił wprowadzić się do nowego zespołu po przeprowadzce do Paris Saint-Germain. Lewy zdobywa bramki hurtowo. Po 12 kolejkach Bundesligi ma już na koncie 14 goli. Z 6 bramkami współlideruje także w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Na pewno problemem lewego w roku 2021 jest brak jakichkolwiek sukcesów, jeśli chodzi o europejskie puchary. W kluczowej fazie Ligi Mistrzów Polak doznał kontuzji, a bez niego w składzie Bayern odpadł w ćwierćfinale z PSG. Fiaskiem zakończył się także turniej Euro 2020. Samemu lewemu trudno cokolwiek zarzucić. Strzelił 3 z 4 bramek reprezentacji Polski na turnieju, ale biało-czerwoni rozjechali się do domów już po fazie grupowej. W tym kontekście warto wspomnieć nazwisko trzeciego zawodnika, który może okazać się czarnym koniem plebiscytu i wyprzedzić lewego oraz Messiego. Mowa oczywiście o Jorginho, który w kontynentalnych rozgrywkach wygrał wszystko. Ligę Mistrzów, Super Puchar Europy z Chelsea oraz Mistrzostwo Europy z reprezentacją Włoch. Leo Messi z kolei w Lidze Mistrzów grał jeszcze krócej od Roberta Lewandowskiego. Barcelona odpadła z rozgrywek o rundę wcześniej niż Bayern. W 1/8 finału, także kosztem PSG. Na krajowym podwórku lepsze okazały się obie drużyny z Madrytu, Atletico i Real. Na pocieszenie pozostał Messiemu jedynie Puchar Króla. Jego notowania w walce o złotą piłkę wzrosły jednak diametralnie po zakończeniu sezonu klubowego. Messi dokonał bowiem tego, co nie udawało się przez całą karierę. Poprowadził Argentynę po Copa America. Czekali na to przez 35 lat. Poprzedni raz wygrali te rozgrywki jeszcze przed narodzinami Messiego. Kapitan strzelił podczas turnieju 4 bramki, co wystarczyło do tytułu króla strzelców
wspólnie z Luisem Diazem z Kolumbii. Messi otrzymał także nagrodę dla najlepszego gracza Copa America. Można jednak zauważyć, że z 4 bramek aż 3 zdobył w fazie pucharowej, a czwartą w doliczonym czasie meczu ćwierćfinałowego z Ekwadorem, gdy sprawa wygranej była już rozstrzygnięta. Oczywiście jego udział w sukcesie to nie tylko bramki. Na turnieju zaliczył również 5 asyst. We wspomnianym ćwierćfinale miał udział przy wszystkich 3 golach. Asystował także przy jedynym golu w półfinałowym starciu z Kolumbią. Przez ostatnie lata spekulowano jedynie nad tym, czy złotą piłkę wygra Leo Messi czy Cristiano Ronaldo i jaki piłkarz uzupełni podium. Coraz więcej ekspertów, a także piłkarzy docenia jednak ogromną klasę Lewego, mówiąc, że zasłużył na tę nagrodę już rok temu. Polaka jako faworyta plebiscytu wskazują m.in. Kevin De Bruyne, Michael Owen czy też Luis Figo, a Owen Hargreaves mówi wprost, że złota piłka dla Lewandowskiego nie powinna w ogóle podlegać dyskusji. Najciekawiej swoją opinię wyraził natomiast legendarny hiszpański piłkarz Luis Suarez, laureat nagrody z 1960 roku. Dajcie złotą piłkę Lewandowskiemu, jeśli nie, oddam mu swoją. W czyje ręce trafi złota piłka? Przekonamy się tego 29 listopada. Swoje propozycje dawajcie oczywiście w komentarzach. Dziękujemy za 6000 widzów, a nowe osoby zachęcam oczywiście do kliknięcia czerwonego przycisku. Wtedy sprawicie, że nasza społeczność z dnia na dzień będzie się cały czas powiększać. Trzymajcie się i do usłyszenia.